Dzień dobry. Witamy serdecznie naszych uczniów, rodziców, szanownych gości, panią dyrektor, nauczycieli i pracowników szkoły. Dzisiaj otwieramy nowy cykl naszych z Państwa spotkań. Zaprezentujemy bogactwo ofert, jakie daje uczniom nasza szkoła Sopocka Piątka. Zobaczymy, jak oddziałuje w naszej placówce na dzieci i młodzież muzyka, ruch i teatr, które pozwalają ludziom wyrażać samych siebie. W tej dziedzinie króluje także plastyka. Nasi uczniowie biorą udział w licznych konkursach plastycznych, także wojewódzkich i krajowych. Zdjęcia laureatów tych konkursów możemy oglądać po Państwa lewej stronie na tablicach znajdujących się tutaj na sali gimnastycznej. Są tu również nazwiska laureatów Wojewódzkiej Olimpiady Matematycznej oraz młodzi adepci gry petang. Rozwój intelektualny naszych uczniów jest dla nas priorytetem, ale wdrażanie do zdrowego stylu życia jest równie ważne. Od kilku lat uczymy zasad zdrowego odżywiania, propagujemy ruch i sport, a nawet sztuki walki karate. Rozwój samoświadomości, umiejętność odczuwania swoich emocji i woli, a następnie zaakceptowanie i wyrażenie siebie, to z pewnością cel życia każdego człowieka. My codziennie nad tym celem powierzonymi nam przez Państwa dziećmi pracujemy. Samopoznanie to wielka rzecz, to złoto, które świeci swoim blaskiem. Jednak srebro, którym jest mowa, to bardziej ludzki kruszec. Jest spoiwem relacji społecznych. Komunikacja nie jest dana żadnemu człowiekowi, to praca na całe życie. Kto może powiedzieć, że jest tu mistrzem? Pomimo wspaniałej dykcji, potoku pięknych słów, często nie potrafimy skomunikować się nawet z bliską nam osobą. Komunikacja to wyrażanie siebie i odbieranie drugiej osoby. Może odbywać się bez słów. Nasi nauczyciele i terapeuci korzystają na co dzień z wielu w tej dziedzinie możliwości, a także narzędzi cyfrowych i dźwiękowych. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji pracy naszych nauczycieli i terapeutów oraz występów zespołu tanecznego i grupy teatralnej. Nasze majowe spotkanie rozpocznie występ zespołu tanecznego Żagielki, prowadzonego od wielu lat przez niezastąpioną panią Izę Kukawkę. Zapraszamy. Just
bardzo serdecznie dziękujemy grupie Żagielki i nieocenionej pani Izie. Dziękujemy. A teraz czas na nowatorski performance pod tytułem Forest Gump w wykonaniu grupy ZWR1. Pomysł artystyczny pani Danuta Starobrat. Konsultacja naukowa pani Marta Rusek i pani Sandra Grochowska. Brawo dla pani. I tutaj będą się należały szczególne brawa. Obsada Basia Muranowska.
Dziękuję.